Witajcie na strzelnicy leśnego dziadka. Ciekawy efekt, nie? Cóż, nie każdy wystrzał kończy się takim efektem dźwiękowym otwieranej butelki. A jak strzelasz z kałasza, uszy bolą, sąsiedzi na hałas narzekają. Przydałoby się jakieś urządzenie wylotowe. Moderatory Gomander obserwowaliśmy od niemal roku. Leśnego ciężko przekonać do nowinek. Leśny lubi stal. No to mamy stal. Stal i cerakotę. I polską firmę, która na co dzień produkuje, jak to było u Smolenia, bombki choinkowe? Też. Naprawdę, solidny kawał żelaza. W komplecie z futerałem, podkładką dystansową oraz smarem, co by gwint nam się nie zapiekł. Zresztą, oddajmy głos przedstawicielowi producenta. Dobra, to teraz opowiadaj, co wiesz na temat tego tłumika. Jest to tłumik ze stali rdzewnej, frezowany z jednego walca. Można zauważyć tutaj, jak frez z jednego walca zrobił płaszcz tłumika. Mnie zastanawia, jak oni to powycinali w środku. To jest standardowe pytanie każdego naszego klienta, który ogląda taki wzornik. I na pewno nie ma odpowiedzi. Z tego względu, że jest to tajemnica handlowa, nie mogę nic więcej powiedzieć. Powiem tylko tyle, że płaszcz jest monolityczny, a deflektory są w pewien sposób... O, widać, jak są wstawiane. Montowane. Jest, montowane. Tu się różni. W każdym razie widać, jak to jest solidna konstrukcja. Okej, tyle teorii. Przechodzimy do praktyki. Nakręcamy sobie moderatora. Nie w tą stronę, leśny, lewy gwint. O, teraz ładnie wchodzi. Będziemy testowali na bardzo ciekawym egzemplarzu kałaszka. Mamy takiego oto AKMS-a. Produkcji egipskiej. O, jest egzemplarz ze sklepu leśnego dziadka, zabrany specjalnie do testów. Tutaj pozwoliliśmy sobie wystrzelić bodajże 15 sztuk amunicji. Egipcjanin niczym się nie wyróżnia oprócz egzotycznych napisów i oprócz tego, że właśnie nakręciliśmy to wielofunkcyjne urządzenie wylotowe. Tak, do użytku cywilnego. Szkoda. Testy przeprowadziliśmy na standardowej surplusowej amunicji. Jeżeli chodzi o odrzut i podrzut, w sposób zauważalny, delikatnie został on zredukowany. Natomiast jeśli chodzi o dźwięk, posłuchajcie. Jak zauważyliście, testowaliśmy nie używając w ogóle słuchawek. Jest to troszkę głośniejsze niż powiedzmy strzelanie z broni bocznego zapłonu. Natomiast myślę, że oprócz redukcji odrzutu i podrzutu, no, zredukuje również ilość skarg sąsiadów na waszą strzelnicę. W naszym małym żydowskim sklepiku pod adresem wunderwaffe.pl w zakładce produkty sprzedawane wysyłkowo znajdziecie właśnie takie ładne gomandery. Na razie w kalibrze 7,62, leśny tradycjonalista oczywiście musiał najpierw kałaszowate, ale najprawdopodobniej niedługo wprowadzimy również 5,45 oraz aerowskie. Również moderatory. Tutaj proszę jeszcze o chwilkę cierpliwości. Ale jeżeli chodzi o samego kałaszka, zapraszam do sklepu. Trzymajcie się, pa, pa.